Zabieg wydaje się być zabiegiem dosyć prostym, natomiast wcale taki nie jest, ponieważ trzeba mieć troszeczkę wyobraźni, troszeczkę zmysłu artystycznego i troszeczkę przewidywać, co się będzie działo po podaniu kwasu hialuronowego. Inaczej, jeśli tego do takich rzeczy się nie stosujemy, nie obserwujemy, co się dzieje, to wychodzą właśnie takie tak zwane kacze dzioby. Centrum Medycyny Nowoczesnej Triklinium od wielu lat oferuje terapię z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej. Sukcesem kliniki jest stosowanie innowacyjnego, często unikalnego sprzętu, różnorodność oraz kompleksowość metod leczenia, a także wykwalifikowany i doświadczony personel. Pomysłodawcą i założycielem Triklinium jest dr Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej, ekspert w dziedzinie laseroterapii, prekursor i poszukiwacz nowych rozwiązań medycznych. Dzięki niemu klinika wykracza poza standardy, a każdy pacjent może oczekiwać indywidualnego podejścia i zabiegów dostosowanych odpowiednio do potrzeb. Powiększanie ust to zabieg popularny i często wykonywany w gabinetach medycyny estetycznej. Jest to zabieg teoretycznie prosty do wykonania, ale wymaga sporej wyobraźni i precyzji lekarza. Aby pacjentka po zabiegu nie wyglądała karykaturalnie, muszą zostać zachowane odpowiednie proporcje ust. Poprawienie wyglądu ust bardzo zmienia odbiór i bym powiedział estetykę twarzy pacjentów. Dlatego u osób, które nie wiedzą, co sobie zrobić, które boją się zabiegu, a jednocześnie mają niezaładne usta, ja polecam osobiście zaczęcie jakiejś tam przemiany od właśnie delikatnego skorygowania ust. Ja nigdy nie używam słowa powiększanie ust, tylko modelowanie, ponieważ nie ma jednej uniwersalnej metody. Jeśli chcemy robić ładnie, u każdego pacjenta trzeba to zrobić naprawdę indywidualnie. Zdecydowałam się na zabieg, ponieważ chciałabym poprawić kontur ust. Nie za duże, nie za małe i proporcjonalne względem siebie. Zależy mi na naturalnym efekcie. Pan doktor uspokoił, bo na początku byłam dosyć nerwowa, ale no chociaż troszkę się ciężko mówi przez opuchliznę, ale jestem zadowolona z efektu końcowego. Zabieg powiększania ust wymaga ogromnej precyzji. Jeśli więc decydujesz się na niego i należysz do grona kobiet, które chcą, aby ostateczny efekt był naturalny, najlepiej zacznij od dokładnego przedstawienia swoich oczekiwań lekarzowi, który ma powiększać twoje usta i postaw na zasadę mało, a częściej. Zmarszczki palacza są to zmarszczki, które są umiejscowione na górnej wardze. Jest to szereg drobnych, pionowych zmarszczek ułożonych równolegle. Nie występują one jedynie u osób, które palą papierosy. Ogólnie można powiedzieć, że występują u osób, które mają dość silną mimikę w większym stopniu, ale i u każdej starszej osoby takie zmarszczki będą się pojawiały, bo ciągle mówimy, ruszamy ustami, jemy. Jeśli chodzi o metody, to zdecydowaliśmy się na metodę radiofrekwencji mikroigłowej z prostego powodu. Jest to metoda skuteczna, jednocześnie bardzo mało uciążliwa dla pacjenta.